Zakończenie 80. jubileuszowego Tour de Pologne, czyli znowu wisienka na torcie. Najlepsi zawodnicy, bo jeżeli przeczytamy składy drużyn, które się awizują, to naprawdę będzie to sama elita tych najlepszych. Mam nadzieję, że ten wyścig cały przez te 7 dni będzie jednym wielkim sportowym świętem. I finisz w Krakowie, czyli zakończenie w Krakowie, tradycyjnie 3 rundy dookoła Błoń. Tradycyjnie mam nadzieję, że wygra najlepszy, czyli mam nadzieję, że z tych 18 zawodników polskich to będzie Polak, czego sobie życzę i wszystkim kibicom. Przedtem mamy wyścig Tour de Pologne juniorów, czyli dzieciaki w różnych kategoriach, które się ścigają i dla których marzeniem jest, aby za parę lat pojechać w tym najważniejszym wyścigu, czy albo w Tour de Pologne, albo w Tour de France. Cieszę się bardzo, patrząc na listy startowe, które są. No naprawdę wystartuje 18 Polaków. W tym zapowiedział swój udział Rafał Majka, Michał Kwiatkowski. No to te nazwiska znamy, ale dużo, dużo naprawdę też młodych, utalentowanych Polaków wystartuje w tegorocznym Tour de Pologne, ale też tacy kolarze jak Tomasz, który wygrał Tour de France. Wielu, wielu zwycięzców, wielu ciekawych wyścigów, także dość naprawdę jubileuszowy, piękny wyścig od strony sportowej. Tutaj myślę, że ja sam już się nie mogę doczekać, żeby pokibicować, bo naprawdę przyjadą świetni kolarze na tej trasie, będą mieli gdzie się pościgać. Tradycyjnie Kraków dla Touru jest tak jak Paryż dla Tour de France, czyli na pewno jest to piękne miejsce, wszyscy czekają, wszyscy chcą tutaj zafiniszować i wygranie tego etapu w Krakowie jest naprawdę bardzo ważne. Setki policjantów, setki funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Państwowa Straż Pożarna, dużo ochotników, no i dużo wolontariuszy. To wszystko ma sprawić, aby nic się nie wydarzyło, aby ten wyścig odbył się bezpiecznie.